Czystość niebezpieczna dla zdrowia. Kto z nas nie pomnie o znakomej zdrowia? Czy pamiętacie z dzieciństwa zdanie? Czystość gwarancją zdrowia. Ta prawda okazuje się paradoksem. Czym bardziej walczymy o nią, tym bardziej słabnie nasz system odpornościowy i pogarsza się stan naszego zdrowia. Rynek chemii gospodarstwa domowego proponuje nam coraz więcej środków do osiągnięcia sterylnej czystości. Czy kupując proszek do prania lub płyn do mycia naczyń, zastanawiasz się, jaka jest odwrotna strona medalu? Co jest ważne dla Was przy wyborze środków do prania? Żeby dobrze prał i chronił pralkę. Ja jako medyk kieruję się bardziej jakością. A co oznacza dla Pani jakość? Żeby nie powodował odarznień, żeby nie było alergii. Może być tańszy lub droższy, lepiej tańszy. Jesteśmy wszyscy z budżetówki. Też jestem z budżetówki. Żeby prał. To najważniejsze. Żeby wybielał. Żeby pranie było czyste, świeże, żeby usuwał plamy, żeby było dużo piany. A czy zwraca Pani uwagę na ekologiczność środków? Nie. Nie wiem. Na dziecięcych proszkach piszą, że są naturalne. A wierzy Pani w reklamę? No, nie całkiem, nie na 100%. A kto ich tam wie? Jak widzimy, mało kto zwraca uwagę na ekologiczne aspekty środków piorących i innych produktów chemii gospodarstwa domowego. Dla wielu gospodyń skład pokazany na opakowaniu niewiele mówi, a znak ekologicznego bezpieczeństwa spotyka się bardzo rzadko. Myślimy, że jeżeli produkt trafił na sklepową półkę lub jest reklamowany, to powinien być bezpieczny, ale fakty mówią co innego. Szeroko rozpowszechnione w ostatnich latach, szczególnie w ostatniej dekadzie... Lekarz Swietłana Kotowa, pracownik naukowy Medycznego Instytutu Badawczego imienia Koreckowo. Wzrost zużycia chemii gospodarstwa domowego daje w następstwie rozwój, występowanie różnych zachorowań, takich jak astma, problemy alergiczne, problemy skórne, choroby przewodu pokarmowego. Dlatego stosować te środki trzeba z dużą ostrożnością i pod kontrolą. Jest powszechny pogląd, że czym więcej proszków sypiemy, tym mamy lepsze pranie. Однако подобная чистота может стать опасной для здоровья. Подавляющее большинство Taka czystość może być niebezpieczna dla zdrowia. Większość proszków ma w swoim składzie fosforany, które zmiękczają wodę i poprawiają skuteczność prania, syntetyczne związki powierzchniowo-czynne, wybielacze i syntetyczne zapachy. Между тем, во время стирки все они То wszystko osiada na tkaninie i zostaje tam. Эксперименты, проведенные одним из киевских научно-исследовательских институтов, показали, что для нормального Badania в одном из киевских институтов науковых выказало, что до усунения фосфоранов при 15-40% завартости в прошке, конечно, есть 7-9 пулок. Ограничиваемся в домовых воронках, получаем 2-3 раза. В результате эти вещества в эффекте контакты связку со скурой может вызвать подражание, аллергичные реакции, но еще более Po pierwsze, to wysuszają skórę. Skóra traci swoją naturalną odporność. Lekarz Swietłana Kotowa, pracownik naukowy Medycznego Instytutu Badawczego imienia Koreckowo. Nasze ciało pokrywa ochronna warstwa kwasu tłuszczowego. Kiedy detergenty zniszczą tę powłokę, nasza skóra pozostaje bez jakiejkolwiek ochrony. Jeżeli ktoś ma skłonności do alergii, to ma alergiczne problemy na 100%. Czy miała Pani jakieś problemy z alergią? Nie, nie było nigdy. My w ogóle nie używamy proszku. Były. Wysypka na plecach, dopóki nie przestaliśmy używać tego proszku. Mnie się wydaje, że one są szkodliwe. Jeżeli piorę raz i drugi, to czuję podrażnienie na rękach. Wolę prać mydle.
Ukraina wchodzi dzisiaj w pierwszą dziesiątkę pod względem liczby alergicznych zachorowań. I ten wskaźnik dynamicznie rośnie. To według potwierdzonych danych. A ile jest niezarejestrowanych przypadków? Często zwracamy się do lekarzy za czerwienieniem i wysuszeniem skóry po praniu. A nie zastanawiamy się, że te same środki, dostając się do organizmu, mogą odbić się niekorzystnie na zdrowiu naszych dzieci. Szczególnie ostrym problemem jest to dla maluchów. Według statystyki, co dziesiąte dziecko na świecie rodzi się ze skłonnościami do alergii. Jeżeli dodać do tego obniżenie odporności i sprzyjającą tym zjawiskom niedobrą sytuację ekologiczną na Ukrainie, jest powód, żeby bić na alarm. Dziecki organizm niesowierszyny. Elena Krawczenko, kierownik przychodni pediatrycznej, alergolog. Nie w pełni ukształtowany organizm dziecka, będący w procesie tworzenia, podlega złożonym procesom odpornościowym i następstwa kontaktu w tym okresie z alergenami mogą być u dziecka od minimalnych do bardzo poważnych, wymagających nawet zabiegów reanimacyjnych. To nie przesada. W jednej z kioskich izb porodowych było zarejestrowanych 10 przypadków śmiertelnych wśród nowonarodzonych na skutek przesuszenia skóry, przechodzącej w stan zapalny, infekcje bakteryjne. Powód? Pieluchy prane w proszkach zawierających wówczas do 60% fosforatu. Jeżeli wasz maluch kapysi i nie chce zasnąć, zwróćcie uwagę na bieliznę i pościel, tak intensywnie pachnącą po praniu. Może w nich jest ukryta przyczyna. Niebezpieczne mogą być również środki do mycia naczyń. Im gęściejsze, tym więcej związków chemicznych zostaje na naszych naczyniach, a potem z jedzeniem trafia do organizmu. W Ameryce i Europie coraz większej popularności w zachodniej Europie stosuje się specjalne płyny do płukania z kwasami organicznymi, żeby usunąć detergent. Dla nas idealnym opalaskiwatelem może w naszych warunkach można by płukać wodą z kwaskiem cytrynowym, ale nasze gospodynie nie znają tej recepty i karmią dzieci jedzeniem z chemicznym zapachem. Elena Krawczenko, kierownik przychodni pediatrycznej, alergolog. Obserwujemy poważny wzrost liczby zachorowań alergicznych związanych z rozwojem urbanizacji i chemizacji życia ludności, popularyzacją chemicznych środków czystości, powszechnym obniżeniem stanu zdrowia społeczeństwa i naruszeniem naturalnej odporności ludzi. Czynnikami odpowiedzialnymi za ten stan mogą być, jak już mówiłam, chemiczne środki w postaci aerozoli oraz różne związki zawarte w proszkach do prania. То есть они не несут нагрузку антигена, а это просто раздражающие вещества, на которые очень часто развивается неистинная. Rzeczywiste alergeny zwiększają nasze zagrożenie alergiami. Różne środki mogą też mieć działanie podrażniające. To jest pseudoalergiczne. Mogą dawać podrażnienia, zapalenia skóry, wydzielanie śluzu, katar, kaszel, niekiedy trudny do opanowania. Иногда бывают такие ситуации, когда после белья, которым Bywa tak, że używanie dla dzieci bielizny niedostatecznie wypłukanej po praniu może doprowadzić do występowania kontaktowego podrażnienia lub zapalenia skóry. Proszki zawierające fosforaty nie tylko wpływają bezpośrednio na zdrowie człowieka, ale przynoszą poważne szkody naszemu środowisku. Fosforany, wchodzące w skład większości proszków, mają zdolność przechodzić przez najnowocześniejsze oczyszczalnie ścieków i trafić do odkrytych zbiorników wodnych. Osadzając się na dnie, stanowią nawóz.